Na Kościan Labiszyn, Bydgoszcz, Brudzewo, Warszawa, Praga. Tam byliśmy klienty. 1794 Franciszkowi Budziszewskiemu, pułkownikowi, dowódcy polskich oddziałów powstania roku 1794, zmarłemu 12 juni, czyli czerwca 1830, syn jego Jan, jako towarzysz broni położył. Proszę Państwa, taka tablica wykonana z piaskowca jest w środku. I teraz ten grób został wybudowany w 1888 roku, a tablica jest starsza, czyli w tym miejscu już coś musiało stać. I później, gdy budowano ten grobowiec, tablicę wmurowano do środka. I żeśmy się zastanawiali, co z tym fantem zrobić, ale taki pomysł, żeby to wyciągnąć, ale to nie jest dobry pomysł, bo to nas konserwator zabytków zaraz pociągnąć. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy, zafundujemy taką tablicę o tym samym, o tej samej treści, prawda? I ją uroczyście odsłonimy, dlatego że Franciszek Budziszewski, czy ten Jan Budziszewski, proszę Państwa, to są osoby, które pojawiają się na kartach Polskiego Słownika Biograficznego, czyli bardzo poważnego wydawnictwa. To są ludzie zasłużeni. Franciszek Budziszewski dowodził w 1790... Co to było za powstanie? Proszę Państwa, my mówimy, że było jedno powstanie wielkopolskie, nie? To najbardziej znane, zwycięskie. Ale prawda jest taka, że powstań wielkopolskich były trzy. I pierwsze z nich to było właśnie w związku z wybuchem insurekcji kościuszkowskiej, która wybuchła, wiadomo, w Krakowie, Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę, ale w Wielkopolsce wybuchła w sierpniu 1794 roku. I miejscowy ziemianin, właściciel Grąbkowa, Franciszek Budziszewski, stanął na czele tego ruchu, dowodził tym oddziałem, poszedł pod Środę Wielkopolską. Tu, tam jest właśnie wypisany cały ten jego szlak bojowy. Również jego dzieci, proszę Państwa, Jan uczestniczył w wyprawie Napoleona na Moskwę, był kawalerem Legii Honorowej. Ci Budziszewscy, oni wszyscy walczyli. Jedni z ostatnich zginęli od ran w powstaniu styczniowym. Tu jest 13 trumien w trzech warstwach. Jest jeszcze rodzina w Krakowie, pani profesor Róża Kubiak, emerytowany profesor biologii, mieszka blisko Wawelu, zresztą byli tu u nas kilka razy. I mają wszystkich wypisanych, także z Ireneuszem tutaj mamy nadzieję, że kiedyś wszystkich, którzy są tutaj w tym grobowcu pochowani, wypiszemy na te, są takie dwa ładne pola, tutaj ich wszystkich umieścimy. Zaczęliśmy od Franciszka Budziszewskiego, oficera, proszę Państwa, to był oficer Wojska Polskiego, który wykazał się patriotyczną postawą. Kończąc wątek powstań wielkopolskich, to było pierwsze, drugie było w związku z przybyciem wojsk napoleońskich na ziemię polskie po jesienią 1806 roku, no i trzecie, wiadomo, zwycięskie. Także to jest bohater tego pierwszego powstania wielkopolskiego, Franciszek Budziszewski. W kwietniu zeszłego roku, 16 kwietnia, odsłanialiśmy tak skromnie, to była taka już uroczystość tutaj nasza, lokalna, ale też fajna taka tutaj w tym miejscu, żeśmy, ponieważ Budziszewski był dziedzicem Grąbkowa, powierzyliśmy odsłonięcie tablicy sołtysowi Grąbkowi, panu Szczepanowi Samolowi, który jeszcze tam został kawałek. Miła postać. Proszę Państwa, dzwonnica to jest chyba taki ostatni element już tutaj zwiedzania. Stara, pierwsza zmianka, na jakąś natrafiłem, to jest 1700 rok, że jest campanila, bo tak się po łacinie nazywa dzwonnica. Gdy kościół ten pełni funkcję kościoła parafialnego, czyli przypomnę, to są lata 1805-1902, w tym miejscu są takie rusztowania, wisiały trzy dzwony. Najstarszy z tych dzwonów był z roku 1823. Jest inskrypcja zachowała, dzwon się sam nie zachował, żaden dzwon się nie zachował, nasz Jutrosiński. Proszę Państwa, dwa razy rekwirowano w XX wieku dzwony z Jutrosina. Pierwszy raz zrobił to okupant niemiecki w lipcu 1917 roku, ale wtedy jeszcze miano jakiś szacunek i te najstarsze dzwony zostawiono. Natomiast w 1941 roku zabrano wszystko. Tylko nie zabrano ewangelikom dzwonu, bo to byli Niemcy. Wisi jeden dzwon, a były trzy, bo są trzy miejsca. Wisi jeden dzwon, zresztą zrobiony w tej samej firmie Karl Schwabe, Białej koło Bielska. I tam wszedłem do samego dzwonu, obszedłem go dokładnie. Wisi, jest na nim napis niemiecki. Gemeinde Jutrosin, Halter an am Gebiet, wzywa do modlitwy, tak? I to jest dzwon niemiecki, nas wzywa do modlitwy, proszę Państwa.